Współczynnik kierunkowy prostej wynosi minus 3 czwarte i przechodzi ona przez punkt 0,8. Napisz równanie tej prostej w postaci kierunkowej. Więc może zaczniemy od przypomnienia sobie, co to jest równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli y równa się a, to jest właśnie współczynnik kierunkowy, a razy x plus b. To jest równanie prostej w postaci kierunkowej. Współczynnik przy x to jest właśnie współczynnik kierunkowy. A b to jest wyraz wolny. Teraz jaka jest interpretacja tego b? Otóż jeżeli położymy x równe 0, czyli dla x równego 0, y równa się b, prawda? Bo to jest a razy 0, czyli 0 plus b. Czyli b to jest współrzędna y przecięcia tej prostej z osią o y. Może zróbmy rysunek. Więc mamy prostą. Ta prosta przecina oś o y. To jest b. No może jeszcze przypomnijmy, co to jest, jaki jest sens geometryczny współczynnika kierunkowego. Otóż, jeżeli weźmiemy na prostej dwa punkty, dwa dowolne punkty na prostej i policzymy ich różnicę współrzędnych x, czyli to nazwijmy delta x, i policzymy ich różnicę współrzędnych y, czyli tak jak tutaj to jest delta y, to współczynnik kierunkowy jest dany wzorem delta y podzielone przez delta x. No, dla dwóch dowolnych punktów na prostej. No, w naszym wypadku tutaj, prawda, on jest, prawda, delta y jest ujemne, czyli dla tej prostej tutaj ten współczynnik kierunkowy jest mniejszy od zera, prawda? Na tym rysunku. No dobrze, no to teraz tak. Wracając do naszego zadania. No, współczynnik kierunkowy jest podany, prawda? Czyli a jest równe minus 3 czwarte. No dobrze, i wiemy, że prosta ta przechodzi przez punkt 0,8. No właśnie, czyli dla x równego 0, y jest równe 8. Ale to jest właśnie b. Wobec tego b jest równe 8. No i równanie naszej prostej w postaci kierunkowej to jest y równa się a, czyli minus 3 czwarte razy x plus b, czyli plus 8. I to jest równanie prostej, która spełnia te dwa podane warunki. Współczynnik kierunkowy jest minus 3 czwarte i przecina ona oś o y w punkcie o współrzędnej y równej 8.